Dzisiaj porozmawiamy o seksie. Seks. U jednych to słowo wzbudza niezdrową sensację. U innych powoduje raczej zażenowanie, wstyd. Jak to jest, że nie potrafimy rozmawiać o seksie? Dorośli nie potrafią rozmawiać z dziećmi, dzieci ze sobą też nie potrafią o tym rozmawiać. Co więcej, my dorośli też nie umiemy o tym ze sobą mądrze i w sposób otwarty rozmawiać. A szkoda. Ja wierzę, że potrzebna jest nam mądra, dobra edukacja seksualna. I uwaga, nie oznacza to, że to jest edukacja z tego, jak seks uprawiać. Jest to próba przybliżenia nam wszystkim cielesności, zrozumienia jej, zaakceptowania. Jest to umiejętność budowania relacji. To jest nauka tego, jak stawiać granice, gdzie one w ogóle są, gdzie przebiegają. Bardzo głęboko wierzę, że edukacja seksualna powinna być takim samym przedmiotem w szkole, jak matematyka, język polski, cokolwiek innego. Tymczasem jest jak jest. Dlatego właśnie musiała pojawić się ona, Ania Rubik. Urodziła się w Rzeszowie. W dzieciństwie mieszkała w Grecji, Kanadzie i w południowej Afryce, gdzie przeprowadzała się ze względu na pracę rodziców, którzy są weterynarzami. W wieku 15 lat zadebiutowała na wybiegu podczas paryskiego tygodnia mody. Została okrzyknięta top modelką, a na okładce Vogue znalazła się w sumie ponad 40 razy. Uznano ją za jedną z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych modelek XX i XXI wieku. Swoją popularność postanowiła wykorzystać w słusznym celu. Jako aktywistka zajęła się edukacją seksualną Polaków. Zainicjowała ogólnopolski projekt seks.pl i stworzyła fundację o tej samej nazwie. I właśnie o tym dziś porozmawiamy. Ania Rubik. Aniu, czy seks jest dla Ciebie ważny? Tak, oczywiście. Jest ważny chyba dla każdej osoby na świecie, bo po pierwsze jesteśmy tutaj na tej planecie przez co? Przez seks. Więc gdyby nie seks, mnie by tu nie było, ciebie by tu nie było. Więc oczywiście, że jest ważny. A jest bardziej ważny niż kiedyś? Mniej? Jak to się zmieniło? Seksualność. Może temat seksualności jest zdecydowanie bardziej ważny i stał się bardzo ważny parę lat temu, gdy doszłam do tego, jak potężny jest to temat, tak? Jak w ogóle, że seksualność nie dotyczy tylko nagości czy seksu, tylko tak naprawdę ma wpływ na każdy element prawie naszego życia. I tak samo edukacja seksualna. Co masz na myśli, mówiąc na każdy element naszego życia? No bo jeżeli mam na przykład temat seksualności i edukację seksualną, no bo edukacja seksualna jest to znowu gigantyczny temat, który mówi o naszym ciele, o naszych emocjach, o samoakceptacji. Jeżeli mamy samoakceptację, no to się wiąże z decyzjami, które podejmujemy w życiu. To się wiąże z relacjami, które budujemy. To się wiąże tak naprawdę z każdym potem decyzją, czy zaczynamy rodzinę, czy nie zaczynamy rodziny. Więc tak naprawdę to wszystko jest bardzo, bardzo, bardzo połączone. I ta seksualność, ta edukacja seksualna, ona się zaczyna tak naprawdę w bardzo, bardzo wczesnym wieku, bo jesteśmy istotami seksualnymi. Jest to ogromna część naszego życia. Jakie ty wyniosłaś się wzorce z domu? Bo to jest to pierwsze miejsce, tak, tak, w którym się stykamy z seksualnością, bo jak już wspomniałaś, ta edukacja zaczyna się bardzo, bardzo wcześnie. Ja mam cudownych rodziców, bardzo takich, mam wrażenie, nowoczesnych. Są lekarzami weterynarii, więc gdzieś tam ta strona medyczna nie jest im obca. Pamiętam, jak dostałam okres i często jako młoda dziewczyna już nie liczyłam tych dni, nie wiedziałam tak naprawdę, kiedy ten okres przyjdzie. I było tak, że w szkole nagle dostawałam okres i dzwoniłam do taty i tata mi podwoził podpaski, więc ten temat nie był absolutnie tematem tabu. Nic związane tak bezpośrednio z ciałem nie było tabu. A o seksie, o przyjemności i przede wszystkim o świadomej zgodzie nigdy nie rozmawialiśmy. Moja mama uważała, że to powinno samo z siebie wynikać, że to było oczywiste. A to jest właśnie taki brak edukowania dziecka o tym, że decyduje o sobie, o swoim ciele i wysyłamy różne znaki, które później mogą być źle interpretowane. Takim dobrym przykładem jest, że jak byłam dzieckiem, nie miałam na coś ochoty, na przykład usiąść wujkowi na kolanach, czy cioci na kolanach, czy dać buzi babci. To się wydaje takie bardzo niewinne i nieznaczące, ale zawsze moi rodzice czy mama mówiła, zrób to, bo babci będzie przykro, zrób to, bo dziadkowi będzie przykro, będzie mu smutno, nie możesz go stawiać w takiej sytuacji, będzie płakał. I to od razu wysyła taki sygnał, że ja nie do końca decyduję o tym,
co ze swoim ciałem zrobię, co chcę, a czego nie chcę. Ja wiem potem z przyszłości, jak byłam potem w przyszłości, czyli mojej przeszłości, jak byłam w jakichś takich sytuacjach mniej wygodnych, ktoś był bardzo nachalny, czy już gdzieś tam przekraczał jakieś moje granice, to ja reagowałam w taki sposób, przede wszystkim analizowałam, czy ja tej osobie sprawię krzywdę, czy ona się na mnie obrazi, nie chcę, żeby poczuła się obrażona. Nie myślałam, czy tego chcę, czy nie chcę, czy jak to zastopować. Nie miałam w ogóle w sobie takiej odwagi, żeby powiedzieć nie. Ja dopiero do tego doszłam w wieku 30 paru lat, tak naprawdę pracując nad pierwszą książką Seksel, gdzie przeszłam taką prawdziwą edukację seksualną dzięki wszystkim ekspertom i ekspertkom, które poznałam, przygotowując tę książkę. I dopiero wtedy do mnie dotarło, że ja zawsze uciekałam z tych sytuacji albo bardzo się krępowałam i nigdy do tamtego czasu nie powiedziałam tak na wprost nie. To była zawsze ucieczka, podanie złego numeru telefonu, bo się bałam, co ta osoba, czy żeby ta osoba nie poczuła się urażona. Jakiś całkowity absurd. Mhm. A to rzeczywiście zaczyna się od bardzo niewinnych sytuacji. Tak. Ja też nie zdawałam sobie sprawy, że małe dziecko ma prawo zdecydować, czy chce być dotknięte. Nawet w takim, wiesz, niewinnym geście, jak, nie wiem, pogłaskanie po główce, czy właśnie daj buziaka. Tak, I od tego to się zaczyna, tak? Że ktoś ma prawo decydować o swoim ciele, nawet jeśli jest małym człowiekiem. Oczywiście. I to jest ogromna, ogromna lekcja w życia. I ja jest to ważne, żeby po prostu rodzice byli wyczuleni na ten temat i pamiętali. Też jest nasza książka, dlatego ją stworzyliśmy, żeby pomagać i rodzicom w budowaniu jak najlepszej relacji z dzieckiem i też, żeby przekazać te najważniejsze rzeczy, które potem będą miały wpływ na te dzieci w przyszłości. Mhm. Książki tak naprawdę powstały dwie. Tak. Najpierw sexed.pl, czyli książka, która w założeniu jest dla osób młodych, właśnie wkraczających w życie, którą, przyznam szczerze, ja jako dorosła osoba pochłonęłam i pomyślałam, jaka szkoda, że nie ma książki dla dorosłych. Więc Ania Rubik jakby przeczytała mi w myślach i teraz właśnie wychodzi książka sexed.pl, ale poradnik dla rodziców. I o tych książkach dzisiaj chciałam jeszcze sporo rozmawiać, bo tu jest mnóstwo świetnej wiedzy i naprawdę wielkie gratulacje za to, że to jest do grup docelowych. To jest skrojone na miarę grupy docelowej. Tak. Znaczy ta książka jest rzeczywiście dla młodzieży językiem młodzieżowym. Nawet szata graficzna jest tak skonstruowana, żeby była dobra w odbiorze. Tak. A ta jest rzeczywiście też dla mnie jako mamy. Chociaż w tej książce również występuje, za co dziękuję, bo to świetna była okazja. Ja wrócę jeszcze do twoich rodziców, bo ty czekałaś, że mama zacznie ten temat, a mama czekała, że ty? Ja nie czekałam w sumie, to jakoś nie byłam tego świadoma całkowicie. Że tego potrzebujesz. Ja wiem, że pamiętam, teraz mi się tak naprawdę przypomniało, że jako nastolatka miałam jakieś takie bardzo duże zmartwienie, zabrzmi to absurdalnie, ale ja się bałam, że jak ja zacznę się w końcu całować, to źle będę się całowała. I nie wiem, jakiś taki, to nie wiem, przypuszczam, że coś zobaczyłam w Bravo Girl, bo wiadomo, wtedy było Bravo Girl. Tak. I wiem, że chciałam z mamą o tym porozmawiać, ale jak się całować? Jak cię całować, ale co, jeżeli okaże się, że źle będę całować, czy jak to tak naprawdę ma wyglądać? No to jak to z tym całowaniem było? A wiesz co, chyba dałam radę. Ile miałaś lat? Wiesz co, miałam tak jakoś, chciałam powiedzieć późno, to nieprawda, każdy ma swój rytm. Miałam lat 15 i to było w Paryżu. O, tak, w Paryżu na ławeczce, bardzo romantycznie. Chłopak był dużo starszy, bo miał 20 chyba, bodajże 1 czy 2. I wiem, że się nie kapnął, że to był mój pierwszy pocałunek, więc czułam się bardzo dumna z tego. A pierwszy raz? Pierwszy raz później, albo 17, albo 18, więc chyba 17. Ja miałam 17 i powiem ci, słabe to było. Wiesz co, bardzo słabe, beznadziejne. To znaczy, to była świadoma decyzja, tak. Widziałam już tak trochę, chciałam mieć to za sobą. Wprawdzie w chłopaku byłam bardzo zakochana, on troszeczkę we mnie mniej. Tak, ale to nie było jakieś wydarzenie, prawdę mówiąc, nie przeżyłam tego bardzo. Jakieś to było takie, przynajmniej ten pierwszy raz, taki... okej. Okay. No z drugiej strony trochę szkoda. No bo szkoda. Że gdybyśmy miały szansę, no właśnie, może lepiej się do tego przygotować, może przemyśleć, czy to w ogóle czy ta sytuacja, czy te okoliczności. Tak. Ale ja całkowicie byłam, że tak powiem, zielona. Tak się mówi po polsku? Czy zielona. Nie? Tak, zielona. Co, ja na przykład miałam wielki problem, żeby zadbać o antykoncepcję, przyznaję. Mm-hmm.
I tak. To jest taki problem chyba wielu dziewczyn, które nie wiedzą, jak powiedzieć, żeby on założył prezerwatywę. Tak. Tak, bo już wiedzą, że tam coś może warto byłoby jednak ogarnąć w tym temacie. Tak. Ale no jak to zrobić? Przecież no, cały romantyzm preśnie. Tak. Też miałaś takie doświadczenia? Tak, też miałam na samym początku też problem z tym duży. No nie wiem czemu, no bo nikt z nami nie porozmawiał. Nie było tego tematu, że to jest podstawa. W ogóle bardzo fajne było takie badania, gdzie pytali właśnie dziewczyny w Holandii, co robią, jeżeli są na randce i chłopak wyciąga portfel, żeby na przykład zapłacić i widzą, że w środku ma prezerwatywy. Nie, tylko chciałabym powiedzieć, że to nie jest dobry sposób, żeby nosić prezerwatywy. Ale miał w portfelu. Dlaczego nie jest dobry? Bo może uszkodzić prezerwatywę, ociera się, jest tam zazwyczaj ciepło bardzo, bo się nosi portfel w kieszeni. Czyli więc ogólnie traci swoją przydatność. Tak. Wszyscy eksperci mówią, że nie powinniśmy nosić prezerwatywy w portfelu. I dziewczyna widzi, że ma prezerwatywę w portfelu. Co o tym myślisz? I to samo pytanie zadali dziewczynom w Stanach Zjednoczonych. Dziewczyny w Holandii powiedziały super. Genialnie. Wiem, że chłopak jest odpowiedzialny, że dba o to. Będę się czuła bezpiecznie, dba o bezpieczeństwo. Bardzo dobry znak. Super. Mhm. A w Stanach Zjednoczonych, fatalnie. Myślisz, że od razu mnie przeleci na pierwszej randce. Jakieś takie totalnie dziecinne i beznadziejne podejście do tematu. Ciekawe, co w Polsce dziewczyny o tym myślą. Nie wiem. Ciekawe. Nie zrobiłam tego eksperymentu, ale może... Może trzeba na Instagramie puścić takie pytanie i zobaczyć, co wróci. Ale to jest bardzo ważne, i żeby i dziewczyny, i faceci mieli przy sobie prezerwatywy. To nie powinno być spadać tylko i wyłącznie odpowiedzialność faceta. Bo prezerwatywa nie chroni tylko przed ciążą, ale też przed chorobami wenerycznymi. No to jest jedyna... Z czym jednak mamy wciąż wielki problem. Tak, to jest jedyna metoda zabezpieczająca. Bo nie można powiedzieć tego samego o antykoncepcji, bo nie zabezpiecza nas przed infekcjami. Mhm. Często rodzice nagle, zazwyczaj z tego, co słyszę, to za późno, ale gdzieś tak w wieku 17 nagle mówią, Boże, już mam dorosłe dziecko, muszę przekazać tę prezerwatywę, czy mieć jakąś rozmowę. I nagle przy stole jest przekazywana prezerwatywa, że słuchaj, masz 17 lat, to masz. I to jest strasznie krępujące, bo jeżeli temat jest tematem tabu przez 17 lat i nagle ktoś tutaj próbuje na siłę zacząć ten temat, no to wiadomo, że dzieciak nie będzie chciał rozmawiać. Dlatego to jest tak ważne, żeby ten temat nie był tematem tabu, żeby był oczywiście dostosowany do wieku, ale żeby no, dzieciaki wiedziały, że mogą się rodziców o pewne rzeczy zapytać. Pamiętam, jakiś czas temu rozmawiałam z młodą dziewczyną, która akurat jest w rodzinie bardzo, bardzo wierzącej. I zapytałam się jej, czy jeżeli mogłabyś mamę o coś zapytać, o co byś zapytała? A ona powiedziała, o jej pierwszy raz. Ona mówi, nie chcę wiedzieć w szczegółach, ale chcę wiedzieć, jak się do tego naszykować. Czy faktycznie czekać po małżeństwie, czy nie. Chciałabym wiedzieć, jak u niej to wyglądało, jak się z tym czuła, jak się przygotowywała, co spowodowało, że się zdecydowała. No i sądzę, że takie rozmowy są ważne, bo to... No po pierwsze przypuszczam, że no to w jakiś sposób wzmacnia relację rodzica z dzieckiem, a po drugie, no jak wiemy, to jest jak ze wszystkim, edukacja daje nam siłę, prawda? No to jest oczywiste, jak rozumiemy coś i wiemy, to możemy podjąć świadomie decyzję. I to było właśnie bardzo ważne w tej pierwszej książce, żeby dzieciaki, bo zresztą to jest udowodnione, że w krajach, gdzie jest rzetelna edukacja seksualna, jakiejś niewiele, ale tam, gdzie jest. A gdzie jest twoim zdaniem najlepsza? W Holandii, w Szwecji jest bardzo, bardzo dobra edukacja. W Danii też jest całkiem niezła. To pierwsze takie inicjacje seksualne są zdecydowanie później niż w innych krajach, dlatego że dzieciaki nie czują presji od otoczenia, żeby to mieć za sobą. Nie czują, że to muszą zrobić. Czują pewną odpowiedzialność i wiedzą, że to jest ich decyzja, kiedy to zrobić. Mhm. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Co daje edukacja seksualna? Daje umiejętność powiedzenia nie. Znaczy dokładnie. Po pierwsze rozpoznania sytuacji, tak przeczytania w ogóle, w jakiej jestem sytuacji. Dokładnie. Czy to jest propozycja, czy nie jest, czy to już jest może molestowanie i może się z tym źle czuję. Tak. I umiejętność powiedzenia nie, czyli ta asertywność, to jest coś, co zyskują właśnie dzieciaki, które miały gruntowną, dobrą, mądrą edukację seksualną. Ale tak jest ze wszystkim, to jest w sumie no, z każdym tematem. Nawet jeżeli interesujemy się całkowicie innym tematem, jeżeli mamy wiedzę,
jakieś pewne statystyki, to czy nawet nie statystyki, ale dane, to na bazie tych danych podejmiemy odpowiednią decyzję. Mhm. Więc to jest w sumie to samo. Co więcej, dobra i gruntowna edukacja seksualna powoduje, że jest mniej niechcianych ciąż. Oczywiście, że temat, tak. Którym ja się zajęłam też w Polsce jako Fundacja Unoweza, czyli nastoletnie mamy z dziećmi. Tak. Zresztą przy tej okazji też rozmawiałyśmy. Mhm. I okazuje się, że tam, gdzie ta edukacja jest dobra, tam jest dużo mniej takich przypadków, ponieważ no właśnie... Dochodzi do momentu, tak. Że dzieciaki w wieku 15 lat, przynajmniej w Polsce, mogą podjąć współżycie seksualne, tak. A do 18 roku życia nie mogą dostać recepty na tabletki antykoncepcyjne. Tak. Wiesz, ta luka 15, tak. 16, 17... Znaczy mogą, muszą z rodzicami po prostu pójść do ginekologa. No i tu właśnie dochodzimy do sedna. Tak. Jak mają pójść do ginekologa, poprosić o wsparcie w... Tak, rodzica, uzyskaniu recepty, tak. Na środki antykoncepcyjne, tak. Skoro w ogóle nie rozmawia się zupełnie o tym w domu. Tak, oczywiście. No to jest bardzo duży problem i no to wszystko jest edukacja i to wszystko jest świadomość, ale dobrze, że o tym zaczęłaś mówić, bo tak naprawdę to jest temat, który spowodował, że zainteresowałam się edukacją seksualną, bo ja się mocno angażowałam w czarne protesty, przemawiałam na protestach i pomyślałam sobie, no tak, no trochę dziwne, bo z tego, co widziałam, co się dzieje w internecie, w necie, to osoby, które były przeciwne aborcji, również były przeciwne edukacji seksualnej, co w ogóle mi się nie kleiło w głowie, no bo to jest najlepsza metoda, żeby zapobiec niechcianym ciążom. No i pomyślałam sobie, edukacja seksualna, na pewno coś się zmieniło od czasów, jak ja byłam w szkole. No i zaczęłam robić research, zaczęłam czytać, rozmawiać z nauczycielami, rozmawiać z ekspertami, ekspertkami. No i dowiedziałam się, że nic się nie zmieniło, jest nawet gorzej, że programowo zero zmiany tak naprawdę w UDZ. No i zaczęłam patrzeć na statystyki. Okazało się, jak mało nasza młodzież wie wokół tematu seksualności, że jesteśmy najgorszym krajem w Europie, jeżeli chodzi o dostęp i wiedzę wokół antykoncepcji. W Europie, nawet nie w Unii Europejskiej. Że jesteśmy, to wszyscy wiemy, najgorszym krajem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o akceptowanie LGBT+. Plus. No i te wszystkie statystyki. I również akceptację własnego ciała. O, akceptację, tak. Numer jeden. No w Polsce dzieciaki, z racji, że nie mają tej edukacji seksualnej, nie ma tych rozmów, mają gorszy start w życiu. I no bo nie akceptują swojego ciała, mają różne problemy emocjonalne, nie rozpoznają w ogóle swoich emocji, nie wiedzą, co się z ich ciałem dzieje. Przecież niektóre historie, które słyszałam, że w szkole dziewczynom jest mówione, że śmieje się, ale to jest tragiczne, że okres są to krwawe z łzy macicy, która płacze, bo nie ma w środku dzidziucia. No jako 11-latka, jakbym usłyszała takie coś, to po prostu jest to bardzo przerażające. No i stwierdziłam, że mają gorszy start w życiu, muszę coś z tym zrobić. I była pierwsza kampania, która wyszła w 2017 roku. Oczywiście ja naiwnie myślałam, że ta kampania się pojawi. Wprawdzie odniosła bardzo duży sukces, bo ponad 10 milionów wyświetleń. Ale myślałam, że wszystko się nagle zmieni, że no nie wiem, bardzo, bardzo naiwnie. No i ja oczywiście jak wypuściłam kampanię, to zasypały mnie pytania, komentarze ludzi z całej Polski. Zobaczyłam, jak duży impact ta kampania miała. I stwierdziłam, że no to nie może się tak skończyć, muszę zbudować coś, co realnie i w taki bardzo praktyczny, pragmatyczny sposób wspiera ludzi na co dzień. No i stąd powstała fundacja i też pierwsza książka. W sumie pierwsza książka najpierw, a potem fundacja. Najprostsza, bazowa rzecz. Jak nazwać narządy płciowe? Mhm. No i wiesz, niby mamy jakąś gamę. Wagina, pochwa, wulwa i to wszystko nie jest tożsame, tak? Cipka, pipka, a na koniec się okazuje, że mama mówi do córki, słuchaj, no umyj się tam. Tak, tak, tak. Tak? Albo czy tam wszystko okej? Okay? Tak. No to gdzie my jesteśmy? No nie, brakuje nam bardzo tego języka i jak przy pierwszej książce zastanawialiśmy się, jak właśnie nazywać i mieliśmy takie spotkanie z nastolatkami i podaliśmy parę opcji i wszyscy zagłosowali na cipka, więc dobra, jest rozdział, nazywa się Moja Cipka. No i musimy się po prostu przyzwyczaić, bo jakoś w naszym języku te sformułowania są nadal wulgarne. Znaczy tak, albo są medyczne, tak? Tak. Albo są śmieszne, albo są, no właśnie, wulgarne. Tak, no język, no brakuje tutaj nam słów. No, rozmawiając z urologami z drugiej strony, mówię, że mam cały czas codziennie facetów, dorosłych przychodzą i mówią, że mam problem tam na dole. Nawet nie mogą powiedzieć, że na jądrach, przy penisie, na penisie, mówią tam na dole. Nawet jako młode dziecko... Jeżeli coś się
przydarzy, jak bardzo ważne, żeby nazywać części ciała. Bo jeżeli na przykład coś się przykrego, złego przydarzy dziecku, no to dziecko nie będzie nawet potrafiło zakomunikować, co się wydarzyło. Dotknął mnie tam na dole. Co to znaczy tak naprawdę? Mhm. Sposób, w jaki ja też dorastałam nawet, ale i większość dziewczyn w tym kraju jest jakiś taki, że mamy całkowicie już teraz, tak nie jest, ale musiałam do tego sama dorosnąć, mimo że w sumie w domu nie było, to ciało nie było tematem takim tabu, ale ja pamiętam, że ja wzięłam lusterko i się tam dokładnie obejrzałam, bardzo tam, widzisz? Obejrzałam w bardzo późnym wieku, 20 parę lat, słuchaj. No, bym tak powiedziała. No, to jest bardzo, bardzo późno. A nie, że się wstydziłam, no ale jakoś tak było, że no niekoniecznie. Dziwne. Tymczasem jednak powinno się to zrobić wcześniej, żeby zrozumieć, jaka jest budowa i co do czego służy. No zrozumieć tak, żeby później, jeżeli coś jest nie tak, wiedzieć, jak to, jak ciepka powinna wyglądać, jak jest zdrowa, a jeżeli coś się dzieje, nie tak. Słuchaj, bo generalnie dzieci to mają bardzo dobrą edukację seksualną obecnie, tylko że niestety są to tak. Hard pornograficzne treści. Tu mamy zupełnie wypaczony obraz, który został wykreowany przez labioplastykę, tak? Czyli chirurgię plastyczną narządów, co sprawia, że no właśnie, jest jakiś model, do którego próbujemy dociągnąć. Tak, Andrzej rysuje, kojarzysz Andrzej rysuje, tak, zrobił dla nas kiedyś taki sketch, taki świetne rysunek. Tak, i tam było napisane uczyć się o seksie z pornografii, to jest jak uczyć się żeglugi od Titanica. W ogóle świetna seria tych rysunków. No, dziękuję. Pamiętam porównanie prezerwatywy i maseczki jednorazowej, i to chroni przed śmiertelną chorobą. Tak, tylko że o tym uczą w szkole, a o tym absolutnie się nie mówi. Tak. No wiadomo, w szkole to jedyna metoda antykoncepcji, która w ogóle nie jest metodą antykoncepcji, no to jest kalendarzyk, no bo antykoncepcja to jest jednak taka fizyczna lub chemiczna ingerencja, tak? A tutaj kalendarzyk. Good luck. Ania, ty w ogóle podróżowałaś z rodzicami. Bardzo wcześnie wyjechaliście z kraju. Grecja, Kanada, RPA. Tak. To wpłynęło na ciebie jakoś? No tak, oczywiście. Ja bardzo lubię podróżować, nie boję się podróżować. Zresztą, myślę, że w sensie jestem takiej otwartości, tak? No, przesiąknięcia w ogóle inną kulturą. Tak. I jest sam fakt, że mówiłam po angielsku w tych wszystkich miejscach, to jak się zaczyna później wyjeżdżać i się mówi po angielsku, no to zdecydowanie łatwiej i ma się więcej odwagi. I to przypuszczam, że te nasze podróże miały ogromny wpływ na mnie. No, wiesz, mieszkałaś za granicą, a potem nagle lądujecie w Częstochowie. Tak. Ale długo w Polsce nie pomieszkałaś w sumie. Tak. Zaczęłaś pracować jako modelka w wieku 13 lat? 13 może wzięłam udział w konkursie. Ale zaczęło się to wtedy. Tak, zaczęło się w wieku 13 i potem 14 już troszeczkę więcej. Tak, w wieku 15 już byłam w Japonii, pracowałam już w Mediolanie. W wieku 15 już robiłam pokaz też w Paryżu Chanel. No. Więc bardzo, bardzo wcześnie. Przypomnę, że ty w 98 poszłaś właśnie w paryskim tygodniu mody w pokazie Chanel. 15. Tak. I to jest... Wiesz, pytam o to też dlatego, że ja mam 14-letnią córkę i po prostu nie mogę sobie tego wyobrazić, żebym ją wypuściła w świat teraz. Ja z nimi komunikowałam się przez faksy. Kupowałam taką kartę i chodziłam do budki, żeby do nich od czasu do czasu zadzwonić. Nie miało się takiego kontaktu, jak się ma w dzisiejszych czasach. No to było naprawdę ogromne zaufanie ze strony moich rodziców. Pierwszy raz moja mama ze mną pojechała na tydzień, potem zobaczyła, że wszystko jest okej, pod kontrolem, wróciła do pracy, przyjechała do Polski. No ale już jako do Japonii pojechałam całkowicie sama, samiutka. Ale jak to wyglądało, Ania? Jedzie taka młoda dziewczyna i co? Gdzie ty mieszkasz? Kto się nie, tobą... no to tutaj agencje ale są. Nie, poczekaj, ale gdzie ty mieszkałaś? Kto się tobą zajmował? Jak to było? No w Paryżu, słuchaj, w Paryżu mieszkałam z panią, która miała 95 lat. Mhm. I moim największym przerażeniem było to, że ja się nagle obudzę rano i znajdę ją już nieżyjącą gdzieś. I ona, słuchaj, miała takie, pamiętam, że miała takie łóżko i całą godzinę rano jak wstawała, układała, miała takie lalki dziwne, układała te, miała z tych lalek z 40 na tym łóżku. Trauma. I tam, wiesz, układała te lalki
Ja na złość czasem, pamiętam, przekładałam jej talki, żeby z jednego miejsca na drugie, żeby zobaczyć, czy zauważy. Ale mnie się to było zajmować? Nie wiem, to było po prostu, żebym, nie wiem na jakiej zasadzie uważali, że to jest bezpieczne i jakoś ja tam wynajmowałam pokój u tej pani. I ja byłam, nie imprezowałam, nie wychodziłam nigdzie. Praca, castingi, bardzo odpowiedzialnie, trochę kultury. Byłam bardzo, bardzo nudna. Jakbym się, słuchaj, nudna, no, odpowiedzialna. Teraz jakbym mogła się cofnąć w czasie, to bym sobie dała zdecydowanie więcej luzu. Po prostu dużo więcej luzu. Mhm. A skąd ci się to wzięło? Ja się wychowywałam w czasach koniec 80., 90. Mhm. Czyli też to wtedy czas... to był taki boom wielki w świecie mody. Te wszystkie top modelki. Tak, i ja... Taka jest Cindy Crawford, Linda Evangelista. Tak, Linda, Tyra Naomi, Claudia Schiffer, Ewa Hercigowa troszeczkę później. I pamiętam, że to byliśmy w południowej Afryce, że zobaczyłam w telewizji, puścili taki pokaz Thierry Muglera i ja byłam nim zafascynowana, bo te wszystkie kobiety, które, no, dziewczyny, modelki, które szły w tym pokazie, one były takie mocne, były takie pewne siebie, cały świat u ich stóp i w ogóle były naprawdę po prostu taki chodzący power. Mhm. I mnie się to bardzo spodobało. Pamiętam, że nagrałam ten teledysk i tak sobie na jeszcze kasecie, tak, wideo, i wracałam i oglądałam w kółko, w kółko, w kółko. A z racji, że rosłam, wyrosłam i byłam coraz wyższa, coraz szczuplejsza, no to jakoś tak to było naturalne, bo o tym dużo w domu mówiłam i naturalne, może nie wiem, czy takie naturalne, ale gdzieś tam, no, miałam jakieś takie marzenie. I wiesz co, powiem ci bardzo dziwną rzecz, że może każdy tak ma, ale ja byłam, jak zaczęłam, to mieszkałam w Częstochowie, miałam rodziców lekarzy weterynarii, no nic wspólnego z światem mody. I jakoś wewnątrz wierzyłam, że mi się uda. I ja pamiętam, jak byłam w Nowym Jorku, mieszkałam i pracowałam, ale to nie były wybitne rzeczy. Dodałam sobie takie jeszcze rok czasu, jeżeli w ciągu tego roku nie przebiję się, to jednak wracam na studia, bo nie chcę wykonywać tego zawodu na takim szczeblu, nie najwyższym, bo chciałam pracować z najlepszymi osobami w tym biznesie. Mhm. No ja byłam dość hardkorowa, ja robiłam listę, jeszcze to było przed internetem, fotografów, których chcę poznać, do agencji chcę tą poznać osobę, jeżeli nie, to zmieniam agencję. Ania, łącznie 40 razy byłaś na okładce Vogue. Wiesz co, nie liczyłam, ale... Ja liczyłam. Chyba, że się coś zmieniło, bo ty robisz tyle tego. Tak. Kalendarz Pirelli. Właśnie już w 2009 roku zostałaś okrzyknięta top modelką. I z jednej strony to jest, wiesz, wspaniały, kolorowy świat, ale z drugiej strony jest to świat wielkich zagrożeń. Szczególnie dla młodej dziewczyny wchodzącej dopiero w życie, która chociażby z racji wieku, no, nie ma skóry krokodyla. Tak. I jak sama powiedziałaś, miała problem z mówieniem nie. Tak. No właśnie, jak przetrwać w tym świecie? Bo to jest taka branża, która, no, powiedzmy, uchodzi za jedną z bardziej niebezpiecznych, tak, dla młodych dziewczyn. Ja jakoś miałam zawsze bardzo dobry taki kompas, co jest prawdą, co nie jest prawdą, komu zaufać, komu nie zaufać. Dużo też wynikało, że się bałam niektórych rzeczy też. Unikałam jakiejkolwiek sytuacji, które wiedziałam, że mogłyby się wiązać z jakimś takim niebezpieczeństwem, czy z jakimiś propozycjami, czy... No byłam bardzo, bardzo, bardzo uważna pod tym względem. Jak się zaczyna w bardzo młodym wieku i nagle jeszcze nie wiesz, kim jesteś, nie wiesz, co lubisz i nagle strasznie dużo opinii w ciebie uderza, tak? Jesteś za chuda, za gruba, za wysoka, za blond, nos masz krzywy, dolną wargę krzywą, oko prawe wyżej, masz za dużo energii, za mało energii, masz za dużo osobowości, za mało osobowości i ten taki feedback, czyli wraca do ciebie i ty wiesz, z jednej strony chcesz dobrze wykonywać swój zawód, więc gdzieś tam chcesz się dopasować, z drugiej strony już się, wiesz, nie wiesz, kim ty jesteś, czy to jest show, czy to nie jest show i czy faktycznie taka powinnaś być, czy naprawdę mam za dużo osobowości. To jest bardzo, bardzo dużo krytyki i się bardzo trudno w tym odnaleźć. I wydaje mi się, że dzieciaki w dzisiejszych czasach przez te wszystkie platformy medialne bardzo podobny sposób dorastają, bo nagle coś zamieszczą i tam tysiące, setki, czy dziesiątki, czy nawet parę komentarzy i one biorą sobie to bardzo, bardzo do serca i
jak się dorasta, popełnia się błędy. Jak się dorasta, też nie wiadomo, kim się jest. To się dopiero tworzy. Ja też miałam ogromne szczęście, bo ogólnie jestem osobą dość taką twardą, czy taką pewną siebie. Nie zawsze pewną siebie, ale udającą, że jestem pewna siebie. I wydaje mi się, że przez to, że taka energia ode mnie, taką energię przekazuje, to wiele osób, jak to się mówi, tych predatorów, tak, mnie omijało. Więc ja nie miałam dużo takich jakichś dziwnych, niekomfortowych sytuacji. Ich było naprawdę bardzo, bardzo mało. Ale miałaś. Miałam z Harvey Weinsteinem niewygodną sytuację, ale wiesz, nic się absolutnie nie wydarzyło, ale już nawet to, w jaki sposób on o mnie mówił i w jaki sposób potem wiedział, gdzie, w jakim hotelu mieszkam i wiem, że przyszedł na recepcję, zapukał do drzwi, to już mnie zestresowało bardzo, bardzo, bardzo. Mhm. Ale ty sama zresztą powiedziałaś, że branża mody to jest jedno, ale niestety w każdym biznesie z młodymi dziewczynami, szczególnie tymi, które są daleko od domu, takie rzeczy się dzieją, tak? Bo tak. To mówimy teraz o modelingu, ale tak samo jest w branży, nie wiem, tanecznej, aktorskiej, turystycznej, w każdej, gdzie te dziewczyny po prostu są narażone na takie sytuacje. No, dziewczyny i chłopcy tak samo, no też w świecie mody, no bardzo dużo chłopców jest też narażonych. Masz rację, absolutnie, tak. To byłoby krzywdzące powiedzieć, że dotyczy to tylko dziewczyn. Wiadomo, że to jest w mniejszym procencie, ale zdecydowanie młodzi chłopcy i no to jest, ktoś wyjeżdża z domu, czuje się niepewny, nowe miasto, nowy świat. Ktoś pojawia się z autorytetem bardzo dużym i gdzieś tam może te młode osoby uważają, że ich kariera jest uzależniona od tej osoby. No i albo nie potrafią po prostu odmówić, bo chcą być mili i grzeczni. Albo naprawdę, tak. to naprawdę tak działa. Tak, oczywiście, że tak. Mhm. Może działać w różne sposoby też. No sytuacje, że czasami jest tak, że jest dziewczyna wysyłana z jakiejś trudnej sytuacji w domu. Może nie z trudnej sytuacji, tylko że cała rodzina tam liczy na to, że ona będzie wysyłać co miesiąc pieniądze i czuje ogromną presję i zaczyna po prostu zbaczać z toru, czy decydować na rzeczy, które no, na które by się normalnie nie decydowała. No, tak bardzo często mam wrażenie, że też jest w świecie mody. A masz takie poczucie, że po tej jednak głośnej akcji MeToo, głośnym ruchu ogólnoświatowym, masz takie poczucie, że się coś zmieniło? Tak, oczywiście. W branży mody też? Tak, zdecydowanie. Ludzie w całkowicie, jest zdecydowanie taki większy szacunek do granic, do tego, gdzie dziewczyny się przebierają, czy mają swoją prywatność. Też jeżeli chodzi o wybór fotografów, z kim pracujemy, z kim nie pracujemy. No jest po prostu po prostu się reaguje na pewne rzeczy, gdzie wcześniej nikt nie reagował. Mhm. Chociażby to było idea przebierania się, tak? Kiedy tak. Panowie prawda, wchodzili i mogli sobie spokojnie patrzeć. Tak. To są takie różne drobne rzeczy, które właśnie cieszę się, że się zmieniły. Ale poświęcam temu tyle uwagi, bo głęboko wierzę, że gdybyśmy obie miały dobrą edukację seksualną na odpowiednim etapie naszego życia, to być może zdołałybyśmy się ustrzec przed tymi niekomfortowymi dla nas sytuacjami, a w każdym razie lepiej je rozpoznać. Nie tylko ustrzec, ale też możliwe, że pomóc innym osobom w naszym otoczeniu, tłumacząc im, jak to powinno wyglądać, nawet im mówiąc, że mają prawo powiedzieć nie w każdej chwili. Mhm. Więc zgadzam się z tym całkowicie. A jednak wciąż jest bardzo wielki problem, żeby wprowadzić edukację seksualną do szkół w Polsce. No i może trzeba byłoby zmienić nazwę, żeby to nie była edukacja seksualna, która się kojarzy z edukacją, jak uprawiać seks, tylko, nie wiem, nauka o relacjach, nauka o własnym ciele. No ale wydaje mi się, że tu jest też, powinniśmy nazywać rzeczy po imieniu, więc ja bym się trzymała tej nazwy. Ja też się zastanawiałam w pewnym momencie, czy nie zmienić nazwy sekset.pl na inną, z racji, że no jest to problematyczna nazwa, bo mamy słowo seks, ale stwierdziłam, że to byłoby pewne zakłamanie, że właśnie musimy rozmawiać o tym, jak to się nazywa. No to jest edukacja seksualna. No po prostu musimy wyedukować tak naprawdę nasz naród,
i cały świat zresztą, bo to nie tylko w Polsce ten problem, że nasza seksualność, że seks jest czymś naturalnym, dotyczy każdej osoby na tej planecie. Powinniśmy zaakceptować to w końcu i żyć w bezpieczniejszym, równym i tolerancyjnym świecie. No. Jakie były twoje doświadczenia po publikacji tej książki, po licznych czatach, które przeprowadziliście z młodymi ludźmi, po tych rozmowach w terenie, które miałaś okazję odbyć? Co to tak naprawdę zmieniło w życiu tych młodych osób, w twoim życiu? Czyli mówiąc krótko, jaki czujesz impact, że mieliście na życie? Czuję gigantyczny impact, dlatego że każdego dnia ktoś do mnie podchodzi na ulicy, jak jestem w Polsce, i dziękuje mi za książkę, że kupił córce, kupił siostrze. I oczywiście te wiadomości, które dostaję, są również taką bardzo, bardzo przyjemne. Sprawia mi ogromną taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dobrego. Jak pomogliśmy ludziom zrozumieć niektóre rzeczy, że rozumieją swoje ciało, że rozumieją, co się dzieje, że były przygotowane na pierwszy okres, że zrozumiały, że relacje z chłopakiem nie było okej, czy chłopak zrozumiał, że musi z dziewczyną na jakiś temat porozmawiać. Ta książka ma bardzo duży, taki pozytywny impact. Też wielu ekspertów w Polsce korzysta z tej książki. Wielu nauczycieli korzysta z książki, żeby prowadzić zajęcia wychowawców, prowadzić zajęcia oczywiście w szkole, no bo nie mogą polegać na książce do WDŻ-u. I sądzę, że to był bardzo i jest nadal bardzo, jest to bardzo dobry projekt. I zgłaszają się do nas, słuchaj, osoby w każdym wieku, od nastolatków po osoby dojrzałe, po nawet osoby w 70, około 70. Naprawdę? Tak, naprawdę. Więc tak naprawdę to zależy od tego wieku. Czekaj, ale głównie o co pytają 70-latkowie albo 70-latki? No wiesz, pytają o antykoncepcję, pytają o świadomą zgodę. No oczywiście, że tak. Słuchaj, taki stereotyp tutaj wpadłaś, że osoby około 70 nie uprawiają seksu. Ale że powinny już wiedzieć. Właśnie, o to mi chodziło. Słuchaj, ale nie, jeszcze nie wiedzą. Słyszałaś o tej aplikacji, która ma powstać? Że dopiero kiedy jedna osoba kliknie u siebie w telefonie zgodę i druga, to będzie uznane, że to był seks za obopólną zgodą. A nie, nie słyszałam. No, nie słyszałam. Są już takie projekty. Tak. Nie w Polsce, to tak, dla ułatwienia, tak. Ale nie, ale tematy, ale najwięcej w sumie tematów jest wokół tożsamości, świadomej zgody, a ten antykoncepcji. Jest bardzo duży teraz też problem wśród młodych dziewczyn, które wpadają w takie przerażenie, że zajdą w ciążę, że się zabezpieczają, biorą tabletki, czyli antykoncepcja, zabezpieczają się prezerwatywą i dalej są przerażone, że zajdą w ciążę. A jak zajdą w ciążę, no to co dalej, jeżeli nie będą chciały tego dziecka w Polsce? No to jest oczywiście wywołane naszym prawem antyaborcyjnym. Mhm. No i generuje to wielki, wielki stres. Ogromny, ogromny stres. Wiesz, no ja wychowałam się w czasach, kiedy mówiło się, że nawet masturbacja jest grzechem i w ogóle nie wolno dopuszczać się takich czynów. Tymczasem jakby tu jest wspaniale wytłumaczone w tej książce to, że masturbacja jest naturalnym sposobem poznawania swojego ciała i że jest to coś, co tak naprawdę umożliwia nam lepsze zrozumienie samych siebie. Tak, dokładnie. Bardzo dużo jest też pytań wokół tego. W sumie zapomniałam o tym temacie. No i wiadomo, że różne rzeczy są mówione też w szkołach. Często katechetki prowadzą w WDŻ, że przeróżne rzeczy, że tam komuś ręka odpadnie, ktoś coś straci, jakąś inną kończynę, jeżeli się zacznie masturbować. No przeróżne, przeróżne. No tak naprawdę te niektóre historie, które do nas docierają, no to brakuje jedynie jakiejś Baby Jagi na miotle, no bo są tak absurdalne. A jakie nowe trendy? Że wzrok się straci też o masturbacji, przecież to jest takie najsłynniejsze. Tak. A jakie nowe trendy antykoncepcyjne? No pamiętam, że kiedyś były pomysły wziąć gorącą kąpiel, biegać po schodach. Wypłukać się dobrze prysznicem, wypić, napić się Coca-Coli, też jakieś takie absurdalne, coś w pępę chyba, coś w tak wmasować, no dalej tak jest? Coraz mniej mam wrażenie, przynajmniej z tymi dzieciakami, z którymi my mamy do czynienia. Mhm. Jak sama powiedziałaś, najpierw była książka, a potem powstała fundacja. To wyobraźmy sobie, że ktoś, kto ogląda to nasze dzisiejsze spotkanie, tę rozmowę, albo odsłuchuje w formie podcastu, nie miał okazji jeszcze zapoznać się z waszą działalnością. To jakie wsparcie można uzyskać? Czym jest Sexed?
Jesteśmy fundacją, która udziela informacji nastolatkom, osobom dorosłym, rodzicom na tematy związane z prawami człowieka, z seksualnością, z świadomą zgodą, na tematy wszystkie związane z naszym tak naprawdę ciałem. Oczywiście mówimy o różnych zagrożeniach, które są związane z aktywnym życiem seksualnym, ale mówimy o seksualności w taki bardzo pozytywny sposób, nie strasząc nikogo. Więc edukujemy i też udzielamy pomocy, bo mamy czaty, mamy infolinię antyprzemocową, mamy czaty z edukatorami, edukatorkami, mamy też odpowiadamy na setki DM-ów, które przychodzą do nas miesięcznie, mamy psycholożki, seksolożki, które siedzą i odpowiadają na każde pytanie. Więc bardzo, bardzo mocno działamy i chcemy, żeby ta edukacja seksualna, z racji, że ona nie ma miejsca w szkołach, chyba że jakiś nauczyciel bierze sprawy we własne ręce, to żeby przynajmniej była w takim, gdzieś tam się pojawiała w takiej naszej codzienności, stąd też tworzymy różne projekty, angażując osoby ze świata muzyki, gamerów, aktorów, aktywistki, sportowców, żeby się angażowali, żebyśmy do wszystkich dotarli, tak? W jeden sposób lub w inny. I to jest bardzo ważne, żeby tworzyć te różne akcje na różnych platformach i wychodzić no, poza, wiadomo, takie tradycyjne sposoby docierania do w sumie bardzo często tej samej grupy osób. Nam zależy na tym, żeby jednak dotrzeć do każdego. Słuchaj, a linia antyprzemocowa, którą założyliście, przypomnijmy numer? 720-720-020. 720-720-020. Zapamiętajcie ten numer. Jakie są zgłoszenia? Z jakimi sytuacjami się muszą mierzyć konsultanci? Co jest ciekawe, bardzo dużo dzwoni mężczyzn. Zazwyczaj mężczyźni nie chcą rozmawiać o przemocy a z racji, że my wypuściliśmy stosunkowo niedawno taki filmik właśnie o przemocy w związkach, to zaczęło bardzo dużo mężczyzn dzwonić. No też oczywiście dzwonią kobiety, tylko... Ale poczekaj, pociągnijmy ten wątek, bo to mnie bardzo ciekawi, bo rzeczywiście myśląc o przemocy seksualnej, myślimy głównie o kobietach, które jej doświadczają. No bo zdecydowanie tutaj procentowo kobiety zdecydowanie więcej doświadczają przemocy niż mężczyźni, ale... Ale wyobrażam sobie, że mężczyźni mają wielki problem, żeby o tym mówić. Dokładnie. Jeśli tutaj coś zrobiliśmy dobrze. Wydaje mi się, że to jest ten jeden film, gdzie właśnie mówimy o przemocy w związku, to jest przemoc w białych rękawiczkach i osobą, która doświadcza przemocy jest mężczyzna i to gdzieś... No, coś dobrze zrobiliśmy, że mężczyźni jednak się odważyli i bardzo dużo mężczyzn do nas dzwoni. Przez ostatnie 2 tygodnie to bym powiedziała, że przewaga mężczyzn. Większość kampanii dotychczas wokół przemocy namawia osobę, która doświadcza przemocy, żeby to zgłosiła. Co jest słuszne, ale zarazem znowu to jest taki ciężar na tej osobie, która już doświadcza tej przemocy. Ona jeszcze musi znaleźć sobie siłę, żeby jeszcze to zgłosić i dalej walczyć o swoje życie. Więc bardzo ważne jest, żeby jednak uczulać osoby wkoło, żeby podały tę pomocną rękę. Mhm. Żeby całkowicie tego nie ignorowały, bo to może coś zmienić. A jeszcze osoby, które zgłaszają, że doświadczyły przemocy, często muszą się mierzyć z poczuciem winy bądź oskarżeniami ze strony osób, do których się zgłaszają po pomoc, na przykład na policję. Tak. Dociekania, tak? W jaki sposób mogły sprowokować takie, a nie inne zachowanie, chociażby agresję seksualną. Tak, oczywiście. I to trzeba zgłaszać i w tej chwili jest taka sytuacja, że ta osoba decyduje się pójść na policję, no to my przekierowujemy do kolejnej organizacji i ktoś z danej organizacji idzie z tą osobą na policję. Mhm. Robicie też kawał dobrej roboty dla społeczności LGBT. Tak. Tak, mam nadzieję. Tak, bo jest tyle osób, które do tej pory nie potrafiły nazwać tego, co się z nimi dzieje i miały poczucie, że znikąd wsparcia, więc to jest taki temat, który też był zamiatany pod dywan. Tak, owszem, my oczywiście jesteśmy bardzo inkluzywni, więc jak wypowiadamy się na jakikolwiek temat związany z seksualnością, to bardzo pilnujemy tego, żeby opowiadać o nim w taki sposób, aby dotyczył każdej osoby.
No i też mamy dodatkowy rozdział w naszej książce dla rodziców tutaj. Oczywiście są różne rozdziały, tak, podziały wiekowe od 0,5, 5 do 9, 9, 12, 12, 15, 15, 18 i są dwa rozdziały, jeden właśnie dla rodziców z dziećmi LGBT+, czyli dziećmi niebinarnymi i jeszcze jest jeden rozdział dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową. No bo tutaj się pojawiają dodatkowe tematy. Oczywiście te wszystkie rozdziały wcześniej też ich dotyczą. Tylko tutaj się różne takie specyficzne tematy pojawiają, które niekoniecznie się pojawią u dziecka binarnego. Hmm. Ale też dzieci z niepełnosprawnością ruchową to jest kolejny wielki temat. Tak. Bo rzeczywiście rodzice tak bardzo chronią dzieci przed rozczarowaniami, że nawet próbują pozbawić je tej sfery życia, co kończy się wielkimi tragediami. Ta książka, w której ja też wzięłam udział, jest świetnym projektem, naprawdę. Słuchajcie, kawał solidnej wiedzy, bardzo, bardzo solidnej. Zaprosiłaś dużo, wydaje mi się, ciekawych osób do tego projektu. Tak, no bardzo mi zależało, żeby w tej książce zadawali pytania rodzice. Mhm. Więc zaprosiłam prawdziwych rodziców, znanych rodziców, rozpoznawalnych. Ja akurat miałam przyjemność prowadzić rozmowę z Michałem Pozdałem na temat dzieci w wieku 12-15 lat. Takie mam osobiste doświadczenia aktualnie. Ale też kilku znanych i rozpoznawalnych rodziców wzięło udział, a mianowicie państwo Jaconiowie, Jasia Okuniewska, Marcin Prokop, Żebrowscy, Szturowie, no i świetne grono ekspertów. Basia Baran, cudna, Alicja Długołęcka, Małgorzata Iwanek, Iza Jąderek, Michał Pozdał i Agnieszka Stein. Co ci przyświecało w największym stopniu, kiedy pracowałaś nad tą książką? A powiem pracowałaś, bo wbrew temu, co mogłoby się wydawać, że wiesz, w wielkim świecie chodzisz w pokazach, bierzesz udział w sesjach okładkowych, ty jesteś tak zaangażowana w tę fundację i tyle razy do mnie pisałaś, dzwoniłaś, że ja nie mam wątpliwości, że Sekset to Ania Rubik, Ania Rubik to Sekset. Choć oczywiście masz wspaniały zespół, bo to jest naprawdę twoje dziecko. Ale dlaczego? Dlaczego w ogóle ta książka dla rodziców? Sama nie masz doświadczenia macierzyństwa, więc ktoś mógłby powiedzieć, no ale to czemu cię ten temat aż tak zajął? No ale byłam kiedyś dzieckiem, byłam nastolatką i wiem, jakiego wsparcia w sumie mi brakowało. Również bardzo dużo rodziców do nas pisze, prosząc o pomoc. Dużo osób, które do mnie podchodzą, właśnie rodzice, którzy dziękują za książkę, bo kupili dziecku, wspominają, tak jak ty na początku, że przydałoby się coś dla nas. Ja jestem super wdzięczna. Tak. I stwierdziłam, że jest to bardzo, bardzo ważne, no bo tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, edukacja seksualna no, nie ma miejsca w naszych szkołach. Ta edukacja w ogóle powinna się zacząć dużo, dużo wcześniej. I chciałam wspierać rodziców, żeby budowali jak najlepszą relację ze swoimi dziećmi, żeby ten temat seksu, seksualności, świadomej zgody był obecny w domach, żeby te wrażliwe istoty, które dorastają, wiedziały, jak funkcjonuje ich ciało, jak funkcjonują tak naprawdę emocje, co się dzieje na różnych etapach życia, na co zwracać uwagę, żeby były pewne siebie, świadome, wyedukowane i stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić, szczególnie, że żyjemy w czasach, gdzie jeszcze no jest bardzo dużo takich stereotypów obecnych w naszym codziennym życiu i też często rodzice, wiem, nie jestem rodzicem, ale widzę to, powtarzają takie same błędy swoich rodziców całkowicie nieświadomie. Nie chcąc skrzywdzić absolutnie dziecka w żaden sposób, ale po prostu nie wiedzą inaczej. I to są takie małe sygnały, które potem no, mają wpływ na przyszłość tych dzieci. Całkowity dochód ze sprzedaży tej książki zostanie przekazany na fundację SexEd, więc można też dołożyć swoją cegiełkę. Wiem, co projekt SexEd.pl i co te książki zmieniły w życiu wielu osób, bo o tym rozmawiałyśmy. A co zmieniły w twoim życiu? Jak na przykład to doświadczenie, które zdobyłaś, wpłynęło na twoje relacje i związki?
w ogóle wpłynęło na moje relacje, bo wpłynęło bardzo mocno na mnie. Zaczęłam siebie troszeczkę bardziej analizować. Sama u siebie zauważyłam pewne cechy, nad którymi musiałam popracować. Między innymi ta taka jakaś lekka kontrola w związku, czy jakieś narzucanie swojego zdania. Tak, byłam? Była. Jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że... Jakoś w Polsce mam wrażenie, że jest to bardzo naturalne i to w naszej kulturze, że kobieta niektóre rzeczy narzuca bardzo często w związku. I to jest takie przyjmowane, że to jest dbanie, że to robię, bo ciebie kocham, bo mi na tobie zależy. Ty o sobie dość śmiało w ogóle powiedziałaś, że byłaś modniszką. Mhm, tak. W związkach. Tak. No, to tak grubo. No tak, bo tak naprawdę troszeczkę było, ale nie, że robiłam... To z premedytacją, po prostu się tak działo. No, zaczynało się wspaniale i cudownie. Ja w sumie tak w jakiś sposób uczyłam się od tego partnera, ile mogłam się nauczyć. I potem całkowita dominacja do takiego stopnia, że ten partner był całkowicie zdezorientowany i tracił jakąkolwiek moc. Ja traciłam do tego partnera szacunek. No i dalej już... Tyle, koniec. Bo jak się straci szacunek do partnera, to mi się wydaje, że to jest koniec. Sama powiedziałaś, że muszę mieć partnera, którego nigdy nie przerosnę. To część mojego charakteru. Niewielu rzeczy się boję, jestem dość odważna. Racja. Jeśli się za coś biorę, na pewno doprowadzę to do końca. To już też wiem. Szybko się uczę i to był problem w moich poprzednich związkach, że niczym modliszka połykam moich partnerów. Ten jest nie do połknięcia. Mowa tu o twoim partnerze, z którym jesteś teraz, który jest australijskim fotografem, który, wiesz, wygląda na silnego mężczyznę, a pytanie, czy daje radę z tą wiedzącą, czego chce Anią. Tak, daje radę. Daje radę, bo to jest człowiek, który ciągle się rozwija, ciekawy świata niesamowicie i mnie bardzo mobilizuje i jest dumny ze wszystkiego, co robię, mnie bardzo wspiera. Też jestem osobą w tym związku zdecydowanie poważniejszą. Nie, on po prostu potrafi być, no tak gdzieś tam pokazać mi troszeczkę perspektywy, żebym się wyluzowała, żebym się pośmiała. Zaangażowaliście się też w pomoc Ukrainie razem. Tak. Tak, jeszcze parę projektów przed nami. I byliście razem w Lwowie. Tak. Opowiedz o tym wyjeździe. No to było, był bardzo, bardzo ciężki wyjazd. Tak naprawdę ja chciałam tam pojechać, bo znam parę osób, które tam akurat były, które zbierały fundusze na ewakuację ludzi ze wschodu Ukrainy. I wiedziałam, że jak będę na miejscu i z nimi usiądę i wykonam parę telefonów z nimi obok mnie na Zoomie, to pomogę im zebrać tę kasę, która była potrzebna. No i faktycznie nam się udało. Było to bardzo dziwne przeżycie, no bo jeszcze wtedy Lwowie w sumie jeszcze na szczęście jeszcze do teraz nie dotarli Rosjanie. W ogóle to tak abstrakcyjnie dalej brzmi, jak o tym mówię. Wprawdzie były syreny, które regularnie wyły i trzeba było schodzić do podziemi, do piwnic i się chować. I widać było, że całe miasto się przygotowywało do tej wojny, więc były kobiety, które tkały cały czas te takie kamuflażowe sieci. Poszliśmy w parę miejscach, gdzie ludzie się uczyli, jak strzelać, jak obsługiwać broń, jak rzucać granaty, jak pomagać, taki first aid. No i w ogóle to było abstrakcyjne, bo jakby to miasto funkcjonowało w miarę normalnie, no bo kafejki, restauracje były otwarte, hotele były otwarte, potem nagle te syreny wszyscy się chowali i miasto stawało się całkowicie puste. Równolegle wszyscy się przygotowywali. No było to również te osoby, które były ewakuowane ze wschodu, zaczęły przybywać do Lwowa. I było to bardzo, bardzo emocjonalne, bardzo dość trudne, a zarazem dziwne, bo człowiek się tak szybko do wszystkiego przyzwyczaja, że ja tam po dwóch dniach już
wszystko dla mnie było taką normą. No tak, dobrze, tutaj się uczą, jak strzelać, tutaj rzucać granaty. No dobrze, to teraz syreny wiją, czy naprawdę musimy się chować w piwnicy, czy już zostaniemy, no bo może się nic nie zdarzy. No bardzo dziwne, jak szybko się człowiek do danych sytuacji przyzwyczaja. Wiadomo, że wojny się dzieją cały czas na świecie w różnych miejscach, ale z racji nigdy nie myślałam, że ta wojna będzie miała miejsca w Europie, tuż obok nas. Jakby to była taka rzeczywistość innego świata, nie nasza rzeczywistość. Człowiek się szybko do pewnych rzeczy przyzwyczaja. W tym przypadku ważne, tak, żebyśmy się do tej wojny jednak nie przyzwyczaili. Tak, bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby to nie była, żeby ta wojna się nie ciągnęła latami. Jesteś bardzo dobrą ambasadorką Polski na świecie. Ja osobiście odczuwam dumę. Dzięki, naprawdę. A co dalej? Zobaczymy, co dalej. Ja nigdy takich dużych planów... Ja nie planuję na długą przyszłość. Dzisiaj jest ważny dzień, jutro jest bardzo ważny dzień. No i zobaczymy, co przyszłość pokaże. Ale ja jestem otwarta na wiele, wiele, wiele rzeczy, więc lubię wyzwania. Ale kogo chcesz poznać, w jakim pokazie chcesz pójść? Tak, ale to było, wiesz co, bo to było... To był jakiś pewien cel, tak? Osiągnięcia. Jeżeli mi się jutro pojawi jakiś cel, to ja zrobię ten cały swój plan, żeby tam jakoś dotrzeć. To co, to teraz... A teraz nie planuję tak bardzo więcej luzu? Czy zyskałam? Tak, ogólnie zyskałam. Ale to była praca, żeby ten luz zyskać. To nie stało się tak naturalnie. To była praca nad sobą, dość długa i też taką samoakceptacją. I też to z wiekiem trochę przyszło, że... Wiem, co chcę robić, wiem, czego nie chcę, że nie czuję tej presji otoczenia, żeby robić. To znaczy od czasu do czasu czuję, ale zdecydowanie mniej. Mhm. Więc to trochę przyszło z pracą nad sobą, trochę z wiekiem. Więc jestem, na pewno bym nie chciała wrócić do siebie w wieku 20 lat. Ja też nie. Nie, wtedy jakie to było ciężkie. Ciężkie, trudne, tyle wątpliwości i nie, to jakiś był taki dla mnie trudny okres, więc te ostatnie 8 lat było takich najfajniejszych w sumie w moim życiu, czyli po 30. Jak słyszę, że ty tak właśnie nie masz planów, to już się uśmiecham, bo jak... Nie no, wiesz co, mam plany, ale no wiesz, z Sexedem mam plany, chcemy dużo jeszcze więcej zrobić, za jakiś czas może kolejna książka, jak już... Jeszcze jedna, słuchaj, jest wiele tematów. I sama wspomniałeś, że nie ma książki dla dorosłych, zajmującej się seksualnością osób dorosłych, bo to jest dla rodziców. Ty masz rację, rzeczywiście. Tak, więc jeszcze słuchaj, seksualność seniorów. Poczekaj, bo dla dorosłych dla kobiet, dla dorosłych dla mężczyzn, dla dorosłych dla par, tak, no i seniorzy. Tak, seniorzy. Tak bym nie oddzielała tych mężczyzn od tych kobiet, bo jednak współżyjemy, więc tak dobrze, żeby byli w jednej książce. Też chciałabym stworzyć projekt, który właśnie pomaga nauczycielom w Polsce prowadzić te zajęcia, bo jak na razie, tak jak wspomniałam, ta książka, korzystając z tej książki, jednak ta książka nie jest takim idealnym, nie przygotowuje jak prowadzić lekcje. Nie jest to podręcznik. To nie jest podręcznik, więc tutaj chciałabym mocno, mocno zadziałać. No jest mnóstwo rzeczy. Tworzymy też teraz też taką radę ekspertów, która będzie mocno działać, robić różne badania. Jest to bardzo ekscytujące. No i może zobaczymy, może Sexed też wyjdzie poza granicę Polski. Gdzieś tam jest to moje marzenie, no bo... Ale już wyszedł w dużej mierze. Przemawiałaś na wielu forach, jesteś zapraszana. Tak. Jako osoba, która stworzyła jednak wielki ruch w naszym kraju, więc miałaś okazję już prezentować efekty swojej pracy. Tak, prezentować, owszem, ale jeszcze nie mamy wpływu, to znaczy nie ulepszamy jakiejś sytuacji w innych krajach, więc... Fajnie, gdyby się pojawił Sexed, nie wiem, Brazylia, Sexed, nawet Francja czy Włochy. Oczywiście ja bym nie była twarzą, bym musiała ambasadorkę wybrać z danego kraju, no bo żeby to też kulturowo przystosować. To byłby bardzo, bardzo duży projekt, ale fajnie by go zrobić, dlatego że gdzieś tam w jakiś sposób udało nam się stworzyć coś, co funkcjonuje, co działa, co ma, przynosi rezultaty. I jakiś taki system, który byśmy mogli na pewno przenieść w inne miejsca, dostosowując oczywiście kulturowo. Więc to by sprawiło mi ogromną przyjemność. Jest to wprawdzie gigantyczne wyzwanie. Więc to jest jedno z takich moich marzeń. No i dalej działać w świecie mody, dalej być tam obecną. No i zobaczymy. No. Teraz ostatnio bardzo dużo robię zdjęć i sprawia mi to przyjemność, bo mam dobrego nauczyciela. I zobaczymy też, gdzie z tym
co dalej będzie wokół tego tematu. Co dalej będzie? No właśnie, kanał dalej i spotkania z ludźmi, którym się chce, tak jak chce się Ani Rubik. Bardzo dziękuję, Ania, za to spotkanie. Dziękuję. I za twój czas. Dziękuję za obejrzenie, za wysłuchanie i oczywiście zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych ciekawych i fascynujących rozmów. Prawda?